Czas na prognozę pogody, Adam Giza, witam i zapraszam. W ostatni wtorek kwietnia województwa wschodnie pozostaną w strefie słonecznej pogody powiązanej z zanikającym Wyżem Bałkańskim. Na pozostałym obszarze Polski pogodę popsuje nasuwający się z nad Niemiec front atmosferyczny niżu holenderskiego. Padać nie powinno jedynie na wschód od linii Wisły. Poza tym pojawią się umiarkowane opady deszczu, a w Sudetach popruszy śnieg. Do naszego kraju będzie napływała łagodna polarna masa powietrza. Ciśnienie atmosferyczne powinno wolno spadać i w Warszawie wczesnym popołudniem wyniesie 990 hektopaskali. Zachodni i południowo-zachodni wiatr na wschodzie będzie umiarkowany, na zachodzie kraju dość silny. Biometr na zachód od linii Wisły niekorzystny, poza tym obojętny. Kolejne dni upłyną pod znakiem lokalnych opadów deszczu, a cieplejsze powietrze odczujemy już od piątku. Teraz to wszystko, do usłyszenia.